No, ja jestem Kapelusznik, witam w nowym spin-offie. A, ten spin-off będzie bardziej pogadankowy, można go sobie puścić w tle momentami, czy tam jak chcecie. No i bez wstępu zaczynamy. Chciałbym najpierw pogadać o tym, że bardzo się ze mną nie zgadzaliście w komentarzach pod ostatnim filmem odnośnie pseudo pojedynku Shanksa z Kidem, tak to nazwijmy. I to jest coś wspaniałego. Z wielu z was miało swoje zdanie, ja miałem swoje, było trochę dyskusji. I piękne jest to, że można jeden rozdział One Piece'a interpretować na wiele sposobów i wskazać przy pomocy argumentów, czy coś się podobało, czy coś się nie podobało, doceniam każde subiektywne zdanie, sympatycznie się czytało i odpisywało, mimo że, jak mówiłem wcześniej, nie wszyscy się ze mną zgadzali. Dziękuję za taką aktywność w komentarzach. I teraz, co może czekać Kida po porażce z Shanksem? Rozmyślałem nad tym, czytałem Twittera, Reddita i tak dalej. No i dwie najczęściej pojawiające się propozycje w fandomie to albo dołączy on siłą do struktur Shanksa, albo czeka go podobna droga do Luffy'ego na Wano, czyli teraz zaznał krwawej porażki z Rudym, jak Luffy z Kaido w akcie pierwszym i trafi do pierdla, a potem zrewanżuje się na Shanksie. Bo raczej, umówmy się, nie utonie. Ja osobiście nie wiem, co bym wolał dla niego. Lubię i jego postać, i Shanksa. Praktycznie od początku obawiałem się o wynik ich batalii, jak Oda z tego wyjdzie, a nie chciałbym też, by Kid kompletnie wypadł z głównej fabuły, także tak to wygląda. Ten komentarz zakłada, że Shanks jakby chciał, to by stał się silniejszy od Rogera. Problem polega na tym, że nie mamy prawie żadnych podstaw do określenia realnej siły Shanksa, pomijając kwestię, że w teorii imperatorzy byli na podobnym poziomie, ale przyjmijmy na potrzeby rozważań, iż Shanks jest najsilniejszym imperatorem, stającym minimalnie ponad resztę. Drugi problem stanowi określenie siły Rogera. Od jego śmierci minęło w uniwersum 25 lat, więc czemu nie mamy prawa przypuszczać, że Białobrody po tym jak Roger umarł nie przerósł go, albo obecny Shanks i Kaido już dawno stali się silniejsi? To ponad dwie dekady. To sporo czasu, by urosnąć w siłę, a jak wiemy, Oda pisał w SBS-ie, że lubi w swojej mandze doceniać postacie w średnim wieku, co widzimy chociażby po admirałach, którzy mają po ponad 50 lat i bardzo dobrze się trzymają. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja się zgodzę po części z tym komentarzem, bo Big Mom potrafiła przy pomocy królewskiego haki znokautować Page One'a. A przecież mieliśmy też gaki z Usopem, który wmawiał piratom bestii, że królewskie haki Big Mom jest jego. Czyli stara torba musiała gdzieś tam w off-panelu bić Loa oraz Kinda Królewski. Kwestie, jak Oda poprowadził tę walkę, to osobny wątek. Ja chcę się skupić tylko na królewskim haki. I tutaj albo Supernovas po prostu unikali jej ataków, lub Oda dał im tak niewiarygodną wytrzymałość na ataki starej torby. Inaczej tego nie widzę. Przy okazji, łącząc temat, czy Big Mama to najsłabszy Yonko, o którym mówi ten komentarz? I szczerze, to jest temat na osobny film wymagający głębszej analizy. Moje subiektywne zdanie na tę chwilę jest takie, że Big Mom to jednak był super tank, lecz Oda nie dawał jej często się wykazać. Atakiem potężnej nacji na przykład nigdy nikogo nie zraniła, a Dogi i Brogi, czy jakim tam było, zdjęli tym atakiem od razu całą załogę Kida, więc tutaj też wchodzimy w kwestię plot armora. A to jest wręcz temat na jakąś godzinną debatę. W sumie można zrobić w postaci live'a taką debatę? Pomyślę o tym. Kurde, jak zwykle dużo planów, a czasu nie ma, no. Typowy ja. W komentarzach też został podjęty temat szacunku olbrzymów do Kida, o którym wspomniałem w filmie. Według mnie powinien on istnieć ze względu na to, że olbrzymy miały śmiertelną kosę z Big Mamą. No i wiadomo, Dogi i Brogi siedzieli latami na Little Garden, więc gówno ich obchodzi to, co Kid zrobił ze starą torbą. Natomiast liczę, że taki wątek zostanie poruszony. No i pytanie też, co z Saulem, do którego Kid chciał niby płynąć, bo już się pojawił
pojawiły teorie, że Saul posiadł starożytną wiedzę dzięki półspalonym książkom Zohary, a jak wiemy, przebudzenie Kida pozwala mu wszystko namagnesować i owe teorie mówią, że Saul przy pomocy swojej wiedzy odkryje lokalizację Uranusa na przykład, a Kid wykorzysta go do namagnesowania w celu wytworzenia promienia, który zniszczy Red Line, albo chociaż zrobi w nim wielką dziurę, łącząc morza ze sobą w jedno, także czekam na rozwinięcie. Ten komentarz mówi o śmierci swoich ulubionych postaci, a ja zacząłem się zastanawiać, kogo Oda ostatnio uśmiercił. W ciągu ostatnich lat zginęli tylko Shutenmaru i Izo, a Kaido oraz Stara Torba mają status nieznany, także możecie mi przypomnieć. To też jest ciekawy komentarz, ponieważ co jeśli faktycznie tak się stało, że już jest po walce, załoga Lawa została rozbita, a on i jej resztki uciekli na jednym statku. Za nimi przybędzie oczywiście w drodze pościg ze strony Czarnobrodego oraz jego ekipa, a z nimi przy okazji uwięzieni Kobe oraz Pudding, więc wkrótce przybyłby tu też Garb, który chce odbić Kobiego. To oznacza także jeden wielki battle Royal na Egghead, a przynajmniej jego początek. Przedostatni temat to dlaczego uważam, że lepiej by było, gdyby Shanks jednak nie ściągnął Kida na Hita. I żeby było jasne, nie miałbym problemu z tym, że potencjalną walkę między tą dwójką Kid by przegrał. Natomiast utrzymuje swoje stanowisko, że został zeszmacony. Rozwiązanie sytuacji było Imo dosyć proste. Wystarczyło dać tej dwójce trochę powalczyć. Nawet krótka wymiana ciosów i całej afery by nie było. Kid by został pokonany, a Shanks dalej by wyglądał na koksa, który się nawet nie spocił. Myślę, że fani Kida też by przełknęli porażkę i zaakceptowali niekorzystny dla siebie wynik, a nie usuwali konta na Twitterze, Reddicie itd., bo Oda zeszmacił ich ulubioną postać. Ja w pełni rozumiem to rozgoryczenie. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że Kid jako postać nie miał potencjału, ale umiał większy i dlatego jemu oraz jego załodze Oda dał się wykazać przeciwko Czarnobrodemu itp. Okej, ja także rozumiem takie stanowisko, ale nie lepiej pokazać kogoś budowanego na rywala Luffy'ego jeszcze przed timeskipem i jednego z pogromców Big Mom jakoś lepiej? Nawet jeśli nie miał szans na wygraną z Shanksem 1 na 1. To wszystko co się wydarzyło sprawia, że jego postać wygląda jakby istniała tylko w celu przekazania Shanksowi kopii poneglyfów. Jego historia miała się tu skończyć. Po co sobie tworzyć problemy i wojny w fandomie? Oczywiście, Oda nie musi być świadomy całych tych sprzeczek, ale nic się nie bierze z niczego, tak? W jakimś stopniu Oda musi być świadomy, co spowoduje podjęte przez niego decyzje, a chyba chodzi o to, by dostarczyć czytelnikowi jak najlepszy content, a kontrowersje, jak mówiłem wcześniej, nie biorą się znikąd. Oczywiście, wszystkich nie da się zadowolić, ale moim zdaniem całej dramy szło bardzo łatwo uniknąć. Nie przypominam sobie, że gdy doszło do walki Lawa z Czarnobrodym, doszło do jakichkolwiek czy kontrowersji, a nawet jeśli były, to miały one bardzo marginalny głos. Także czy Oda mógł rozegrać kwestię Kida lepiej? Jak najbardziej. Oda może jest geniuszem, ale to nadal tylko człowiek i popełnia błędy jak my wszyscy. Ostatni temat to patrząc na ten komentarz i pomijając kontekst, to zacząłem się zastanawiać, co jest ważniejsze. Czy żeby Oda był zadowolony z końca, jaki stworzył? Czy fani, bo autor, chyba tworząc jakieś uniwersum, chce, by jego czytelnicy byli zadowoleni z tego, co im zaprezentował? A będąc szczerym, doszedłem do wniosku, że oba założenia są błędne. A to dlatego, ponieważ ktoś, kto tworzy uniwersum, nie musi się przejmować tym, co fani myślą. I z jego perspektywy może mieć on różne motywy do tworzenia uniwersum oraz różne cele z tym związane. Ktoś mógł stworzyć historię po prostu dla beki i przerwać po trzech rozdziałach, gdyż tak sobie zaplanował. No i co, kto mu zabroni? Więc punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia i to samo dotyczy czytelnika. Ktoś na przykład czyta
dany tytuł tylko po to, by krytykować, a ktoś inny, bo mu się nudzi, a powodów do czytania może być mnóstwo. Więc nie ma tutaj chyba jednoznacznej oraz trafnej odpowiedzi, co jest ważniejsze. No i tyle, piszcie w komentarzach wasze przemyślenia i na razie.